Dawid, pierwsze wrażenia po podpisaniu umowy z Zabrzeńskim Górnikiem? No, pierwsze wrażenia bardzo fajne, fajny stadion. No i cieszę się, że mogę tutaj być w tym takim bardzo dobrym klubie w Polsce. Górnik Zabrze to klub niezwykle utytułowany, ważny w historii polskiej piłki nożnej. Co wiesz o klubie, do którego trafiasz? Wiem, że Górnik był już 14 razy mistrzem Polski, 6 razy wygrał Puchar Polski, no i że miał też sukcesy międzynarodowe. No, na start to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że masz również świadomość tego, że kibice Górnika, o czym zapewne wkrótce się przekonasz, są bardzo wierni i bardzo entuzjastyczni. Tak, już słyszałem, że są bardzo wierni, że przychodzą dużą ilością na stadion zawsze, że jest bardzo dobry doping. No i cieszę się i nie mogę się doczekać właśnie zagrać na tym stadionie przed kibicami. Miałeś możliwość trenowania w wielkich niemieckich klubach z wspaniałymi zawodnikami. Powiedz mi, czy masz jako młody człowiek, młody piłkarz wchodzący w tą dorosłą piłkę właśnie jakieś piłkarskie wzorce? Kogoś, kogo podglądałeś, na kim chciałbyś się wzorować? Nie ma jakiegoś jednego idolu, ale myślę, że więcej piłkarzy jest, że mogę sobie coś odpatrzyć i od nich uczyć się. Jakbyś miał scharakteryzować siebie jako piłkarza, mamy świadomość i wiemy, że jesteś piłkarzem lubiącym grę do przodu, grę ofensywną. Tak, lubię grać na dziesiątce, na lewym albo prawym skrzydle. Jest szybkość, mam technikę, mam i no, kocham grę ofensywną.